Cześć. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać uchwyt na telefon przy rowerze, który posiada latarkę, dzwonek oraz powerbank. Fajna opcja, jeżeli kogoś by interesowało, niedrogo. Więc teraz pokażę Wam, jak to wszystko wygląda z bliska. Takim. Tak właśnie wygląda uchwyt. Tutaj naciska. Troszkę te lampki rażą podczas jazdy nocą, ale można po prostu sobie taśmą tutaj zakleić. Jest fajnie. Teraz jest strobo. Teraz się świeci ciągłym mocnym. Teraz 50%. Pokażę. Tutaj pokazywałem, jest taki kabelek od tego. Tutaj jest klakson. Tutaj jest wyjście USB do ładowania oraz można też ładować telefon. A teraz pokażę Wam, jak telefon się tutaj rozchylamy ramienia. Wprowadzamy telefon. Już jest gotowe. Bardzo, bym powiedział, solidnie. Uchwyt można również wyciągać. Tutaj jest taki wichajsterek. Naciskamy go. Cały uchwyt wychodzi. Ale trzeba by było od razu zlić taką lineczką. Bo tu idzie lineczka po prostu do klaksona. Ale fajna rzecz. Szybko się montuje, szybko się demontuje. Takie coś też jest na telefon, ale ja bardziej używam tego jako na okulary bądź różne drobne rzeczy. Chciałbym Wam jeszcze pokazać uchwyt na telefon, którego niestety nie polecam. To jest coś takiego. Bardzo wyglądał stabilnie telefon, ale no niestety podczas pewnej jazdy po prostu uchwyt się urwał mniej więcej w tym miejscu, tej drugiej części nie wziąłem ze sobą i po prostu telefon wylądował na drodze. Jedyne szczęście w nieszczęściu, że po prostu te wypustki, kiedy uderzył telefon o asfalt, no telefonowi nic się nie stało. No ale jakby nie było, urwał się i mogło to spowodować, że no, telefon mógłby być do wyrzucenia. Teraz pokażę Wam jeszcze jeden uchwyt, który również bym Wam polecił. To jest uchwyt akurat ten z Kelisa. Te gumki akurat właśnie są z tamtego uchwytu. Wrzuciłem. I one fajnie zabezpieczają telefon. Teraz Wam pokażę, jak montować do takiego uchwytu telefon. Więc tak. Tam jest z tyłu takie pokrętło. Rozchylamy. Wkładamy telefon. Drugim pokrętłem jest takie drugie, żeby nam się to nie rozeszło. Takie gumeczki. Dosyć stabilnie siedzi. Więc bym powiedział, że taki uchwyt też jest fajny, dosyć stabilny. Oczywiście po dokręceniu wszystkich śrub. Ale biorąc pod uwagę cenowo, ten kosztuje niecałe 50 zł. Ten około 30 zł, więc chyba dopłaci ci mieć, bym powiedział, z innymi funkcjami. Więc zapraszam do oglądania innych moich filmików, w których pokażę już niedługo na przykład sakwa rowerowa, a plecak, co jest lepsze.
zalety i wady. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.